Inne ustawienie. Wracamy na stałe do gry trójką obrońców? Nie, no jeden z wariantów, które będziemy trenować, które chcemy się do tego sezonu maksymalnie przygotować, żeby być przygotowany na to, żeby zmieniać te systemy, tak jak to robiliśmy elastycznie. Różne są momenty w czasie meczu, każdy z piłkarzy musi znać swoje role. Myślę, że tutaj no, te założenia, które były przedmeczowe, no, wypełnili w 90%, może jeśli chodzi o ustawienie, jeśli chodzi o grę skrzydłami, jeśli chodzi o grę z pierwszej piłki, także czasami ta gra wyglądała naprawdę dobrze. Zawodnicy się pokazali z dobrej strony, szczególnie Sikorski, Lewandowski, którzy strzelili gola, ale myślę, że też Nalepa rozegrał niezłe zawody. Mateusz Matras również był bardzo pożyteczny w linii pomocy, bo uzupełniał się z Miloszem bardzo dobrze, także można być zadowolony. No, tak jak powiedziałem, jest to pierwszy tydzień, musimy być cierpliwi, musimy tą pracę, którą sobie założyliśmy, wykonać w 100% i być przygotowanym do tego długiego sezonu, który nas czeka. W pierwszej połowie graliśmy dobrą piłkę. Były momenty, które na pewno należy poprawić, ale generalnie trzeba przyznać, że takie sparingi są potrzebne. No, mieliśmy bardzo intensywny, te zajęcia były bardzo intensywne w ostatnim tygodniu, także no, na pewno nie będzie to wyglądało jeszcze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Trochę świeżości brakuje. Generalnie na pewno był to udany sparing.